Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj taki poradnik dla Was, w zasadzie myślę, że materiał, który może Wam pomóc w wyborze tunera DVB-T2, bo ten standard w Europie w zasadzie był wdrożony, jest wdrożony bądź będzie wdrożony w zależności od Państwa. W Polsce już jest po zmianie systemu, aczkolwiek nie do końca, bo jeszcze TVP, czyli MUX3 nie przeszedł na DVB-T2, więc wszystko przed nami i przed Wami. Włochy chyba wstrzymały przejście na DVB-T2, nieco je opóźniły. Generalnie, jeżeli nawet Wasz kraj przeszedł, być może musicie zmienić tuner w starszym telewizorze, bądź też potrzebujecie drugi telewizor, macie starszy w domu i potrzebujecie tunera. Jaki tuner DVB-T wybrać? I dzisiaj w tym materiale postaram się Wam krótko opowiedzieć i doradzić, jakie typy tunerów wyróżniamy, jakie mamy i co warto wiedzieć przed zakupem. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że tunery DVB-T są różne. Albo mamy tunery takie malutkie, chociaż to nie jest może najbardziej standardowy tuner, bo najbardziej standardowy tuner będzie taki, czyli pudełeczko z samym tunerem. Ono ma wielkość na przykład czegoś takiego, jak ten przykład tutaj Ostarka. Bardzo ładny tunerek, słuchajcie, oklejony jeszcze, fabrycznie nowy, bardzo fajny. To co istotne, to są złącza oczywiście. W każdym modelu są nieco inne. W tych klasycznych tunerach mamy najwięcej możliwości, jeżeli chodzi o złącza, bo mamy, słuchajcie, tych złączy zazwyczaj wiele. HDMI jest zawsze, czasami jest z kart. Niekiedy mamy wejście, wyjście antenowe, nie zawsze tak jest. To też jest istotna różnica. Są porty USB, dostęp do internetu to oczywiście według mnie jest raczej dodatek, na to nie zwracajcie uwagi. Za to uwagę można zwrócić, słuchajcie, na pilota, bo piloty też są różne. Tutaj mamy fajny pilot Ostarka, taki nowoczesny. Mnie osobiście on przypada do gustu, chociaż jest dosyć lekki. Być może tandetnie wygląda, ale co kto lubi. Ważne jest to, że w niektórych, nie we wszystkich są klawisze numeryczne. Pilot też według mnie istotna kwestia. Natomiast jeżeli macie monitor, bądź też, słuchajcie, coś w rodzaju monitor albo telewizor, który wisi wam w, na przykład na ścianie, no to w takim wypadku wybieracie coś takiego. Taki tuner. I taki tuner można sobie powiesić gdzieś z tyłu, wpiąć w monitor bądź w telewizor na ścianie, podłączyć tylko antenę. Minusem jest to, że musimy wyprowadzać, słuchajcie, podczerwień do pilota. Musimy montować tonę przejściówek, bo do tego trzeba zamontować dongla. Z drugiej strony przejściówkę i jeszcze podłączyć tutaj odbiornik podczerwieni i dopiero ten sprzęt jest gotowy. Natomiast jak już to zmontujemy, to możemy korzystać, będzie to zajmowało mało miejsca, jak najbardziej na plus. Natomiast tutaj mamy mało portów, bo jesteśmy ograniczeni tylko do HDMI. Co do pilotów, też czasami są bardziej archaiczne, co kto lubi, ten model też mogę Wam polecić, tutaj będziecie gdzieś mieli linka do niego, jeżeli jesteście zainteresowani. Słuchajcie, jest jeszcze kwestia oczywiście takich tunerów jak Canal Plus Box, czyli zintegrowanych z Android TV DVB-T, natomiast tych modeli jest na rynku naprawdę niewiele. Słuchajcie, dodatkowo te puszki są nieco większe, te tunery. Mamy wtedy też więcej portów, bardziej skomplikowany system. Natomiast to, co najistotniejsze jest, ja oczywiście do Canal Plusa listę Wam też tutaj podeślę gdzieś,
Najistotniejszy jest pilot, bo w takim wypadku dostajemy tego typu pilota najczęściej, chociaż nie zawsze, czego przykładem jest Ostark, gdzie nie mamy w ogóle klawiszy numerycznych. Także obsługa tego sprzętu jest zdecydowanie trudniejsza. Poza tym tych modeli jest naprawdę niewiele. Na polskim rynku na przykład są trzy modele tylko i no tutaj nie możemy liczyć na jakiś duży wybór, tak? Możemy też skorzystać z klasycznych, tak jak powiedziałem, tunerów. Tutaj wybór jest szeroki, no ale tak jak powiedziałem, mamy do wyboru różnego typu rozwiązania, gdzie na przykład możemy mieć większe, mniejsze pudełka. Tutaj mamy w obóz karta, ale na przykład tu mamy przejściówkę, przelot, jeżeli chodzi o tuner DVB-T, o antenę, a tutaj mamy tylko wejście. Czyli tutaj możemy jeszcze na przykład sobie oglądać, nie wiem, monitoring osiedla, jeżeli ktoś ma puszczony w instalacji na osiedlu. Poza tym niektóre z tych tunerów mają, słuchajcie, z przodu porty, inne z boku. Różnią się też pilotami i oprogramowaniem. To też jest, słuchajcie, istotne, bo jeżeli macie starsze telewizory, to powinniście szukać tunera, który ma dosyć wysoką, niską rozdzielczość menu, żeby dobrze to było wyglądało na ekranie, tak? A jeżeli macie nowszy telewizor, no to w tym momencie możecie brać bardziej zaawansowany, nowszy model z wyższą oprawą, lepszą oprawą graficzną. Słuchajcie, są jeszcze takie tunery, kolejna grupa. Tutaj w tym wypadku jest to tuner firmy Ostark, też link gdzieś będzie tutaj. Jest to tuner combo. Tuner, który wspiera i DVB-T2 tutaj, ale również DVB-S i S2, czyli, bo DVB-C to większość tunerów DVB-T wspiera, czyli kablówka też. Ale DVB-S to jest dodatkowy moduł, czyli mamy tutaj i telewizję naziemną, i telewizję satelitarną. Ja mam model AS2X Combo, który, słuchajcie, myślę, że jest całkiem interesującym modelem. Ja z niego osobiście korzystam prywatnie i jestem dosyć zadowolony. Zyskujemy wtedy i telewizję satelitarną, i telewizję naziemną w jednym urządzeniu. Pamiętajcie natomiast, że w takim wypadku w Europie w tej chwili stosuje się dwa różne typy gniazd. Jest to antenowe DVB-T, czyli zwykła antena, i wejście typu F do telewizji satelitarnej. Pomimo tego, że często są to jedne gniazdka, bo tak w tej chwili się przyjęło montować, to nie są te same, nie możemy zamiennie stosować tych kabli, tylko musimy zastosować odpowiedni kabel do satelity typu F, a zwykły antenowy do DVB-T, i tak naprawdę musimy dwa gniazdka ze ściany, jeżeli macie dosyć nowe budownictwo, wyciągnąć. Mamy oczywiście tutaj dodatkowe jeszcze porty, w tym wypadku mamy też Ethernet, ale to jest akurat przykład tunera z tego modelu, tak? Tutaj mamy jeszcze miejsce na kartę telewizji kodowanej, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Można to też umieścić na ścianie, powiesić albo położyć gdzieś. Jest to cięższy sprzęt, ale na pewno daje większą swobodę, jeżeli chodzi o wybór. Nie musimy wybierać między telewizją satelitarną a naziemną. Możemy użyć jednego urządzenia zamiast dwóch. Z bardziej przyziemnych rzeczy pamiętajcie, że nie do każdego tunera dostajemy w zestawie kabel HDMI, baterię oraz zasilacz do zasilania. Do takich klasycznych oczywiście zasilacze najczęściej są dodawane, ale już na przykład do takich dongli zasilaczy nie dostaniemy i wtedy musimy użyć starej ładowarki od smartfona. Słuchajcie, podsumowując, dajcie znać w komentarzach, jakiego typu wy tunery wybieracie, czy są to tunery typu combo ze zintegrowanym tunerem satelitarnym, zwykłe klasyczne tunery w formie pudełka, czy też dongle, a być może są to tunery razem z Android TV. Dajcie znać w komentarzach, napiszcie, jakie wy rozwiązania preferujecie.
Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz o subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy film. Zapraszam Was również do oglądania innych wideo na kanale. Hej, hej!